Ulica Chodowieckiego w Nysie. Dom Kultury, szkoła, wyższa szkoła zawodowa, kawiarnia Lucia, przychodnia. Spokojna, cicha uliczka. No, może już niedługo. Za 4 miliony złotych miasto będzie ją przybudowywać w trasę przelotową, udrożnioną dla ciężarówek do 10 ton. Tutaj właśnie tędy będą przejeżdżać te ciężarówki. W tym miejscu droga zostanie poszerzona. Tu widzimy Lucję, piękne, piękne zakątki, ciche. Ta ścieżka już niedługo zniknie. Na jej miejscu powstanie ulica. Może warto zapamiętać ostatni spacer spokojną częścią parku w Nysie. Z boku puszczaweczki, mamy z małymi dziećmi. No to już niedługo. Na rowerach też można będzie tędy pojeździć, oczywiście wspólnie z samochodami. Cichy, spokojny zakątek niedługo przerodzi się w dość szeroką ulicę. 6 metrów, to nie wąska ulica. Z lewej strony będziecie zaraz mogli zobaczyć skatepark. Skatepark, wspaniała inwestycja miasta. Bardzo dużo młodzieży dojeżdża tam na wrotkach czy skatepark, tak? No, teraz będą musieli pokonać ulicę. Aleja Lompy, spokojna alejka, którą lubią spacerować starsi, młodsi, mamy z wózkami, ludzie na wrotkach. Koniec tej alejki. Znaczy koniec nie będzie, ona po prostu będzie w tym miejscu przedzielona. A parkiem pójdzie ulica, która o właśnie sobie gdzieś mniej więcej tutaj będzie wylatywać w tym miejscu. Tutaj z ulicy Kraszewskiego będzie można sobie skręcić spokojnie na ulicę Chodowieckiego. Żegnaj parku, żegnaj spokoju. Mamy będą musieli Lory troszeczkę więcej uwagi zwrócić na swoje dzieci bawiące się na placu zabaw. Ale generalnie inwestycja według miasta jest okej. Okay.